Do niedawna były tylko składowiskami odpadów pokopalnianych, lecz coraz częściej zaczynamy widzieć w nich potencjał. Drugie życie hałd rodzi się na naszych oczach. Wysokie, skaliste, ale dające sporo możliwości do zagospodarowania. Taki oto obraz rysuje się przed tradycyjnym elementem śląskiego krajobrazu. Z kamerą odwiedziliśmy Radlin, ponieważ właśnie tam koncepcja zagospodarowania hałdy wydaje się najbardziej racjonalna i najłatwiejsza do wykonania. Oto hałda w Radlinie. Ciemna masa odpadów pokopalnianych, z którą do niedawna nikt nie wiedział, co zrobić, a zrobić można wiele. Szczególnie, kiedy do dyspozycji ma się wsparcie miasta i samej kopalni Marcel. Ta dzisiejsza hałda, już musimy zmienić zdanie, to nie jest hałda, to jest bryła rekultywacyjna i trzeba mówić w takich kategoriach. Ona podlega prawu budowlanemu, stworzona jest zgodnie z projektem. Projekt ten zakłada zalesienie hałdy i stworzenie z niej zielonych płuc Radlina. Nie są to ani mrzonki, ani żarty. Hałda rzeczywiście może stać się przyjazna środowisku, może też być świetną atrakcją dla mieszkańców i turystów. Prace nad jej alternatywnym zagospodarowaniem rozpoczęły się już w końcówce lat 90. Bryła, która jest rekultywowana bardzo nowoczesną metodą poprzez ubijanie takie, które daje bardzo dobre efekty w postaci takiej, że ta bryła już w nowej, zrekultywowanej formie ani nie kopci, ani nie dymi. Zalesienie hałdy i stworzenie z niej naturalnego miejsca rekreacji to pomysł najprostszy, ale za to najbardziej realny. Już za kilka lat na wycieczki w Radlinie będziemy chodzić właśnie na hałdy, ale hałdy to nie tylko specyfika Radlina. Najwyższy stożek, który znajduje się w Rydułtowach, także zmieni się nie do poznania. Zresztą oba składowiska łączy więcej niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. W rejonie powiatu wojsiowskiego i w rejonie kopalni, czy to Anny Rydułtów, teraz wspólnego organizmu, czy kopalni Marcel, wszystkie te kopalnie mają jeden wspólny mianownik. Są to kopalnie 100, a nawet 200-letnie, jak to miało miejsce w przypadku Rydułtów. Efekt tychże stożków przy tych kopalniach to jest sprawa technologii wybierania, wzbogacania węgla przez naszych poprzedników, dziadków czy pradziadków, kiedy proces wzbogacania węgla był oparty na całkiem innym sposobie myślenia. Teraz sposób myślenia zmienił się o 180 stopni. Znacznie więcej, bo ponad 1000 stopni. Takie składowisko może osiągnąć pozostawione samemu sobie. W takiej temperaturze pali się wszystko, co znajduje się w środku, wydzielając przy tym szkodliwe opary. Nie dziwi, że rekultywacja jest potrzebna, a czas gra tu na naszą niekorzyść. Efektem tego jest posiana zieleń i obsadzenia krzewów, które już są widoczne, szczególnie teraz po zimie, kiedy widzimy już różne barwy na naszej hałdzie, a do tego mamy okazję obserwować zwierzęta i ptaki, które już są właśnie tam na tej hałdzie. Nie ma się co łudzić, że hałdy znikną z naszego krajobrazu. Jeszcze przez co najmniej pół wieku będzie działać kopalnia Marcel, która musi gdzieś składować odpady, lecz teraz na podobne wysypiska można patrzeć przez pryzmat szansy na lepszą i bardziej funkcjonalną okolicę, a nie jako zagrożenie dla zdrowia i środowiska.